W ramach nowej aktualizacji, która pojawi się 13 czerwca, do gry zostanie dodany nowy klub samochodowy. A nie, sorry, Automobil Club. Tak to się będzie zwać. Ja od razu, jak to zobaczyłem, to sobie mówię: Hej, niby spoko, ale nam kolejny klub samochodowy. I od razu wam mówię: Te moje przemyślenia nie były powiedzmy prawidłowe, dlatego że to nie jest klub samochodowy. Służy to do kompletnie czegoś innego. A raczej będzie służyć, jeżeli wyłożysz na to pieniądze. I to takie prawdziwe pieniądze. Ale po kolei. Zacznijmy od zewnątrz. I tak prezentuje się wejście do tego klubu, i zauważcie, że to znajduje się w dokach. I początkowo myślałem, że znajduje się to oczywiście dokładnie w tym samym miejscu, gdzie dostarczają pojazdy, które kradniemy dla Simona. Ale okazuje się, że nie. Po dokładnym sprawdzeniu jest to budynek tuż obok, który wygląda na to, że w tym momencie należy do poczty. Dokładną lokalizację Wam pokazałem, tak to się właśnie prezentuje. I niedługo zamieni się to w klub samochodowy. A raczej, sorry, Automobil Club. Jeszcze raz może pokażę, tak będzie prezentował się ten klub, jaki już wejdzie do gry. I tutaj jedynie co zostało dodane, tak naprawdę, to chyba po prostu te logo. I tyle. Reszta pozostaje bez zmian. Dobra, więc lecimy sobie dalej do wewnątrz i prezentuje się w ten oto sposób i zauważcie, że mamy tutaj takie miejsca powiedzmy parkingowe, a także tam w oddali widzimy jeszcze jeden samochód, który jest na takim specjalnym podium powiedzmy, te miejsce widać, że jest wyróżnione względem innych. Tak w ogóle swoją drogą, o tym zrobiłem Wam materiał, ale teraz wspomnę, że na tym screenshocie widzimy dwa nowe pojazdy, pierwszy jest właśnie tym pseudo podium powiedzmy, i drugi, który jest tym różowym autkiem. Na początku myślałem, że to jest starsze autko, ale nie, jest to nowe, będzie to nowy pojazd z Marci Grotti, czyli Ferrari w rzeczywistości, więc całkiem fajnie. Ale dobra, wracamy do tematu odcinka, czyli teo klubu. I zanim wam wytłumaczę dokładnie na czym to będzie polegać To powiem wam od razu z góry, że jest to rzecz Która jest zarezerwowana Tylko dla osób, które opłacają GTA Plusa Czyli abonament, który jest dostępny tylko i wyłącznie na konsolach najnowszej generacji Czyli PS5, a także Xbox Series X oraz S Kosztuje to 27 zł miesięcznie I jak już to wiemy, to rozważmy Trzy przypadki. Pierwszy. Jesteś osobą, która gra na PC, Xbox One albo PlayStation 4. Ciebie to nie interesuje, dlatego że tego budynku w ogóle nie będzie u ciebie. To jest rzecz, która pojawi się tylko i wyłącznie na konsolach najnowszej generacji. Przypadek drugi. Grasz na Xboxie Series albo PlayStation 5, ale nie chcesz płacić za GTA Plusa. Czy coś dla ciebie będzie w tym klubie? Nie. I przypadek numer 3. Jesteś osobą, która opłaca GTA Plusa. Jakie korzyści będziesz miał z tego klubu? Zacznijmy sobie od podium. Tam znajduje się samochód i jak opłacacie GTA Plusa, to doskonale wiecie, że co miesiąc jest jeden pojazd, który możecie odebrać sobie za darmo. Teraz on będzie po prostu pokazany w specjalnym miejscu, a nie tylko i wyłącznie w sklepie. Okej. Okay. Dalej. Pojazdy, które tutaj stoją, możecie kupić sobie za 20% mniej. Albo nawet ta zniżka może być większa. Ale jeżeli nie chcesz kupić, to możesz te pojazdy sobie testować, a tak naprawdę w sumie jeździć po sesji bez y, chyba większych ograniczeń. Po prostu zamawiając te pojazdy z menu interakcji, albo po prostu wchodzisz do klubu i tym pojazdem wyjeżdżasz. I dzięki temu masz tak naprawdę darmową paletę powiedzmy pojazdów, które będziesz mógł wykorzystywać do jeżdżenia sobie po sesji. Za trzy, wiecie, za 27 zł. Możemy bezpiecznie chyba założyć, chociaż tego rok, co nam wprost nie napisał, że skoro jest jeden pojazd darmowy na miesiąc, to pewnie będzie się on zmieniał dalej co miesiąc, tak samo jak w sumie wszystkie inne pojazdy, które tutaj będą w tym garażu magazynie. Więc jest jeden miesiąc, masz jeden konkretny pojazd do odebrania, a także pewną paletę powiedzmy pojazdów i za miesiąc to się wszystko zmienia. I masz kolejne możliwości na tańsze zakupy, a także na kolejny darmowy pojazd. Na końcu materiału pozwólcie, że podzielę się z wami moją opinią. Czy jest to złe? Tak. Jeżeli Gita Plusa by nie było, to byśmy dostali ten kod za darmo. Oczywiście nie. Rockstar nie dałby nam za darmo pojazdów, z których możemy korzystać. Rockstar chce, żebyśmy kupowali pojazdy. Więc za darmo pojazdów by nam nie dał do użytku. Czy psuje to grę w jakikolwiek sposób dla graczy, którzy nie chcą płacić? Też nie. Nie chcę tutaj wyjść na obrońce GTA, Plusa, bo więcej widzę w tym negatywów niż plusów. Ale takie są fakty. I zostawiam Was z moją opinią. Dziękuję Wam za obecność. Siema, rap, cześć. Halo.